czasie ekspedycji stało się coś złego. Ponoszę za to częściową winę. Mimo wszystko chciałbym, żebyś znała moją wersję wydarzeń. Po długiej wędrówce rozbiliśmy obóz u progu wysokogórskiej doliny. Rosły tam azalie. Wszyscy świadkowie byli zgodni. To właśnie w tym miejscu najczęściej widywano Goruna, słynnego człowieka gór. Przez wiele tygodni bezskutecznie przeczesywaliśmy każdą dolinę i górę wokół obozu. Zbliżała się jesień, rzeki zaczęły zamarzać u brzegów, a perspektywa powrotu z niczym po tylu znojach stawała się coraz wyraźniejsza. Już nikt nie żartował jak na początku wyprawy. Ludzie stali się marudni i spięci. Zwłaszcza nasz szef, Reinhard Berger. Do roboty, Leon. Kolejny dzień szukania wiatru w polu. Lepiej zbiorę rzeczy, zanim wyruszę. Praca Sauera. O ile rozumiem, zgodził się pracować dla Brązowego Cienia, bo tylko on chciał sfinansować jego badania. Szkoda. Faust Goethego. Znajomy Junty, Mernau, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 10 lat temu nakręcił film na jego podstawie. Ale chyba już nie żyje. Horst już wyszedł. Berger takich wczoraj zrugał za brak postępów w poszukiwaniach Gorunów, że zerwał się z samego rana. Tyle książek. Tylko Horst mógł zatargać dzieła antropologiczne poza granice znanego świata. Ma niepohamowany głód wiedzy. Powinienem zebrać sprzęt, nim wyjdę. Te suchary nie umywają się do dań Gustawa, ale przynajmniej zapełniają żołądek. Muszę koniecznie ją napełnić, zanim opuszczę obóz. Powinienem zebrać cały sprzęt, zanim wezmę plecak. Bez niej nawet nie zamierzam wyruszyć w góry.
Jak dobrze, że Junta mi go pożyczyła. Udało mi się zrobić świetne zdjęcia za plecami Bergera. Chciałbym skończyć rysować dolinę, ale Berger wywiera taką presję, że szanse są marne. Listy, które dostałem od Dany, zanim wyruszyliśmy z Kantaru. Trudno jest nie móc otrzymywać ani wysyłać jakichkolwiek wiadomości. Lepiej pójdę, zanim... Wiesz, która jest godzina? Pora wyruszać? Dosyć. Masz w nosie, czy znajdziemy goruny, czy nie, prawda? Posłuchaj mnie bardzo uważnie, Kobatis. Lepiej zmień to swoje nastawienie. Przecież ledwo wzeszło słońce. Nie obchodzi mnie to. Wszyscy już zaczęli, poza tobą. Tak więc bierz tyłek w troki i pomóż Sauerowi nad tym strumieniem. Ten idiota jest zdolny znowu się zgubić. Dobra, dobra. Nie jestem waszym wrogiem. Ja... Chyba zupełnie nie rozumiesz powagi sytuacji, Leonie. Jeśli nie znajdziemy choć jednego goruna, brązowy cień nas... Słuchaj. Po prostu idź do Sauera. Proszę. Już! Biedne zwierzę. Berger całkiem zwariował z tymi poszukiwaniami człowieka śniegu. Pusto. Bauer i Jäger widać już wyruszyli na poszukiwanie goruna. Jäger i Bauer od kilku wieczorów trochę przesadzają z alkoholem. Morale nigdy nie było tak niskie. Dzięki niej będę mógł wędrować tak długo, jak trzeba, żeby znaleźć Sauera. Ten cały gorun nie jest zbyt ładny. Może to i dobrze, że go nie znaleźli. Bauerowi pewnie nie było łatwo zostawić córkę tuż po jej narodzinach. Ten medal pewnie należy do Bauera. Widać, zostawił go tu, kiedy wrócił na noc. Córka Bauera. Czasem zapominam, że nie tylko ja zostawiłem za górami kogoś bliskiego.
Idealny porządek. Cały Bauer. Bauer, ty podły! Chyba nie ma tu już nic do zrobienia. Mogę już opuścić obóz. Ale jeszcze się doigrasz, Bauer. W górach jest niebezpiecznie i jesteśmy przygotowani na najgorsze, oby nie była nam potrzebna. Tylko nie właź do mojego namiotu, Kobatis! Gdzie do licha ukrył się ten przeklęty stwór? Lepiej już pójdę. Już jesień. Musimy wkrótce opuścić góry, inaczej nie przeżyjemy. Jest tam kto? Ktoś najwyraźniej zostawił swój sprzęt. Lepiej to sprawdzę. Ktoś się tu zatrzymał. Może chciał odpocząć. Ktokolwiek to tu zostawił, najwyraźniej bardzo się śpieszył. Nie ma to jak lektura pośrodku pustkowia. Ach, ten Sauer. Jeden z naukowców tu odpoczywał. Najpewniej Sauer. Ale dlaczego tak się śpieszył, że nawet nie zabrał sprzętu? Lepiej się rozejrzę i ustalę, co tu się wydarzyło. Co to jest, do licha? Pewnie ten znak sprawił, że Sauer na chwilę się zatrzymał. Lepiej go poszukam i spróbuję wyjaśnić sytuację. Co to jest, na Boga? Sauer? Co u licha? Ciii. Popatrz na to. Czy to jest? Tak, to Gorun. Tak, to Gorun. Usłyszałem go, kiedy robiłem sobie przerwę. Szybko, zawołałem resztę. To idź, jest ranny. Zostanę i spróbuję go dosięgnąć, zanim porwie go strumień. Tak, Leon. Okej. Ale nie zgub go. No dobra, mały. Bez obaw. Idę po ciebie. Prąd jest zbyt silny. Muszę znaleźć inną drogę.
pień nie jest zbyt gruby. Ostrożnie, Leon. To nie jest najlepsza pora na kąpiel. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę obejrzeć twoją ranę. Co mogę mu dać, żeby go oswoić? Proszę. Grzeczny chłopak. Już dobrze. Nie bój się. Wszystko gra, mały. Grzeczny chłopak. No jedz. Dobre, prawda? Złamana. Chcę ją tylko obejrzeć. Słuchaj, mały. Jeśli pokażesz mi ranę, dam ci później sucharka, tak? Jest złamana. Pewnie bardzo boli. Zuch, chłopak. Jak opatrzę ranę i usztywnię nogę, będziemy mogli zaprowadzić cię do obozu. Zaczekaj. Zaraz wrócę. Cierpliwości, kolego. Zaraz tu będę. Tam są dwie gałęzie przeniesione przez rzekę. Są wystarczająco proste, żeby Gorun mógł dotrzeć do obozu. Powinny dobrze unieruchomić szynę Goruna.
Dobrze, mały. Będzie trochę piekło. No, nie było tak źle, prawda? Teraz musimy cię zabrać na drugi brzeg. Hej! To twoje dzieło, kolego? A. Wolisz malować niż mówić. Teraz musimy poczekać na resztę. A? A, chcesz sucharka? Mały spryciarz. To był młody osobnik, moja miła. Prawie dziecko. Kiedy spojrzałem mu w oczy, wiedziałem, że to istota obdarzona rozumem. Gdy zjawili się pozostali, od razu wyczułem, że nie podzielają mojego poglądu. Wydawali się całkiem zaślepieni. Nie widzieli w Gorunie jednostki. Było jasne, że młody Gorun nie był w ich oczach istotą, lecz tylko obiektem badań. Z tej ekscytacji jakby zatracili zdrowy rozsądek. O co mu chodzi? Owoce! Masz tu owoce! Zamknęliście go w klatce! Każdy byłby przerażony! Ma być cicho, bo go zaknebluje! Co to? O!
Pewnie matka Goruna. Jeśli go wypuścimy, to sobie pójdzie. I stracimy dorosłego osobnika? Oszalałeś? Dobra, mamuniu. Nie widzisz, jaka jest wielka? Zrani ją, a nie zabierzemy jej stąd żywej. A kto powiedział, że musimy? Nie wszystkie są nam potrzebne żywe. Nie! Przepraszam, Berger, ale nie pozwoliłbym, żebyś... Co z tobą, Reinhardt? On zabił Bergera! Bauer, czekaj! Widzieliście? To był wypadek! Chciał zabić Goruna, więc ja nie chciałem go... Stol pysk, morderco! Ten kamień wygląda na ostry. Jeśli go dosięgnę, może przetnę więzy. Zaniosę mu zupy. Jeszcze padnie z głodu. Łajdak nie zasłużył na żarcie. Typowy Horst. Zawsze myśli o innych. Nie boisz się, że wam ucieknę? Zamierzają oddać cię w ręce władz w Kantarze za zabójstwo Reinharda Bergera. To mnie nie dziwi. Trafiłem na list Bauera, w którym mnie obwiniał za całe zło świata. Planował to już od jakiegoś czasu. Ale nie pozwolę im na to. Choć popełniłeś błąd, nie zasługujesz na to, co Bauer i Jäger zaplanowali. Udawaj, że masz więzy. Zaczekaj, aż obaj usną. Zabierz swój sprzęt i uciekaj jak najdalej stąd. Jasne? Tak, ale...
Oto więc cała historia, droga Dano. Nie wiem, co się teraz ze mną stanie. Dokąd zaprowadzi mnie teraz los? Ani jak potoczy się moje życie z biega.